Cześć wam. Wróciłem z pięknej Warmii, z miejscowości Purda. Tak, wiem, teraz było w Warmii, nie na Mazurach, pomyliłem się. Wróciłem do Warszawy, miałem dwa spotkania. Musiałem uciekać znowu. Musiałem uciekać do natury. Zadzwoniłem do babci, powiedziałem, gdzie sprawdzisz, są jeszcze grzyby. Wróciliśmy do polskiej dżungli, do Wilgi. Kocham to miejsce. Tu mamy mały domek. Wczoraj przyjechaliśmy. Niestety lekki mróz, już zima nadchodzi. Winter is coming. Grzybki pozamarzały. Ale i tak jest pięknie. Fajna pogoda. Dzisiaj medytowałem, byłem biegać. Piękny początek dnia. I wczoraj wróciłem do książki Sapiens Yuvala Harariego. Yuval Harari, mega książka, bardzo wam polecam. Historia ludzkości, bardzo, bardzo fajny sposób przedstawiona. Koniecznie przeczytajcie. I tak zacząłem sobie myśleć, jaki jest sens tego życia. Bo ten sens życia się zmieniał przez całą historię ludzką. I myślę, że w dzisiejszych czasach jest to bardziej niejasne niż kiedykolwiek. Bo kiedyś, jeszcze niedawno, sensem życia było to, żeby przetrwać, żeby przeżyć. No, codziennie tak było, bo było niebezpiecznie. Ludzie umierali. Dużo częściej niż teraz. Taką nienaturalną śmiercią. Spowodowaną przez zwierzę albo przez innego człowieka. To były przerażające czasy. Nie wyobrażam sobie iść tutaj przez las, zbierając grzyby z dzidą i widzę innego człowieka i... jak człowiek wtedy reagował w takich sytuacjach? To jest niewyobrażalne dla mnie, ale piękne. I w tym samym czasie jestem świadomy tego, że ja, małpi człowiek z małpim mózgiem, teraz mówi do telefonu i przemawia do innych ludzi, którzy rozumieją ten polski język i interpretują w swój własny sposób i wszyscy jesteśmy na tej ziemi, na tym kamieniu, który kręci się wokół płonącej gwiazdy w kosmosie, którego w ogóle nie rozumiemy. I tutaj ja gadam o sensie życia. Ciekawa abstrakcja, co? A więc kiedyś myślałem, już Kiedyś myślałem, że jaki jest sens życia, skoro i tak wszyscy umieramy. Po cholerę mam się uczyć, chodzić do szkoły, na studia, pracować, jak i tak umrę. Po cholerę mi to wszystko. I z czasem, jak się ta filozofia zmieniła, to spojrzenie, ten pogląd na to, że skoro umieramy wszyscy, to nie mamy niczego do stracenia. Niczego! Trzeba lecieć po swoje, pokonać swoje lęki, pokonać ten strach, nie przejmować się krytyką innych i po prostu robić swoje, lecąc po swoje, poznawając swój własny potencjał. Bo o to w tym chodzi, w tym życiu, bo to, co przeraża ludzi najbardziej, jest właśnie ten potencjał niewykorzystany, bo wszyscy wiemy, że możemy dużo więcej zrobić, zdziałać, zrealizować, ale boimy się. A wszystko, czego pragniemy w tym pięknym, krótkim życiu, leży po drugiej stronie lęku. Wszystko. I wystarczy pokonać ten lęk, ten strach, żeby żyć w pełni. No więc nawracając do tej historii ludzkości, kiedyś sens życia był bardzo prosty. A teraz od bardzo młodego wieku wkuwano nam do głowy, że sensem życia jest osiągnięcie sukcesu, że sensem życia jest sława, pieniądze. I tak w taki uśpiony sposób dążymy do tego, taki nieobecny sposób, cały czas się zamartwiając przyszłością, myśląc o przeszłości, mogłem zrobić to i to. I to jest największa tragedia w życiu, że większość ludzi
Oni nie są obecni. Jedyne co mamy, to jest ta teraźniejszość, ta chwila teraz. W tej chwili teraz. Ta umiejętność bycia obecnym, wyłączając to zamartwianie się o przyszłość, która tak naprawdę wyłącznie istnieje w naszych głowach. Ona nie istnieje, ta przyszłość. My to wymyślamy i to tylko w głowach istnieje. Te scenariusze nigdy nie nadejdą. Jest tylko ta chwila tu i teraz. Tu i teraz. To jest chyba najprostszy sens życia, żeby odzyskać tą umiejętność bycia właśnie tu i teraz obecnym. Tu, jak mnie teraz oglądasz, pewnie myślisz o czymś innym, klikasz gdzie indziej. To jest sztuka. Właśnie w tym pomaga medytacja. Do tego trzeba wrócić. Bo gubimy to z wiekiem, kiedy życie się staje skomplikowane. A poza tym trzeba naprawdę poznać siebie tak naprawdę głęboko i jedyny sposób, żeby to zrobić, to jest właśnie robienie bardzo trudnych rzeczy. Bardzo trudnych, takich, gdzie chcesz się poddać i kontynuujesz dalej, bo tylko w tych chwilach najcięższych poznajesz samego siebie, kiedy wszyscy inni się poddają, a ty lecisz dalej. Prosty przykład to jest właśnie przebiec maraton. Te ostatnie 10 kilometrów to jest takie piekło. To jest taki wewnętrzny dialog, kiedy przez każdą chwilę ten wewnętrzny krytyk, głos ci każe się poddać, błaga cię, wymyśla tyle powodów, żeby po cholerę, po co ty to biegniesz, po co to robisz? Ludzie cierpią, pokonywają samego siebie i jak kończą, to jest ta totalna euforia, bo poznajesz nowy poziom swoich możliwości. I to aplikuje do każdej sfery życia. Do każdej. Tylko jesteśmy coraz słabsi. Poddajemy się, bo całe społeczeństwo jest teraz budowane wokół wygody. Jest nam coraz wygodniej. Ciepła woda, Uber Eats, up, masz jedzenie. Jest coraz łatwiej. Można znaleźć przeciętną pracę i po prostu żyć przeciętnie. Ale można też zawalczyć. I walczyć przez te lata, żeby się naprawdę poznać samego siebie, ten swój potencjał, żeby się zbliżyć do tego absolutnego potencjału, na ile się da. Bo jak poznajesz samego siebie, to wiesz, czego jesteś wart i się dzielisz się tym, masz to coś, odkryłeś to coś. Ten uśpiony taki potencjał. I odkrywasz w ten sposób swój dar, z którym możesz się dzielić. Sam światem. No. A młodzi ludzie myślą, że chodzi o pieniądze, o fame, o to, żeby być influencerem. Się gubią w tym i to jest trudne, wiem. Ale można to sobie uprościć. Uprościć można sobie. Przez medytację. Przez wiarę. W siebie, w samego siebie. Żeby żyć w taki sposób, gdzie jesteś naprawdę dumny ze swojej decyzji, że mówisz, kurde, rob. Nie chciało ci się, ale i tak to zrobiłeś. Level up. Co jeszcze możemy zrobić, co jest trudne i niewygodne i niekomfortowe? No i w ten sposób też zwabiasz do siebie tą energią i tą frekwencją i tym wysoką wibracją ludzi, którzy myślą, działają podobnie. O, babcia wróciła. Halo! Coś znalazłaś? O, idziemy zobaczyć. Chodźcie. Pokaż. O, maślaczki. Kurki jeszcze są? Jeszcze cztery znalazłam. Pod grzybek. Możesz powiedzieć, lecimy po swoje? Tak.
Powiedz. Nie, lecimy po swoje. Lecimy po swoje.